Ministerstwo Finansów w jesiennej ofensywie informacyjnej zachęca do sprawniejszego przesyłania informacji podatkowych od płatników podatku VAT. I tu z pomocą przychodzą urzędy skarbowe w całym kraju, które aktywnie informują podatników o możliwości korzystania z darmowej aplikacji, którą bezpłatnie można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów. Wychodzimy do podatników, a przede wszystkim do mikroprzedsiębiorców, bo to do nich skierowana jest ta informacja, z prośbą i z przypomnieniem o obowiązku, który czeka ich od 1 stycznia, a mianowicie będą mieli od 1 stycznia 2018 roku obowiązek przesyłania jednolitego pliku kontrolnego JPK VAT do Ministerstwa Finansów w postaci elektronicznej. Dotyczy to wyłącznie mikroprzedsiębiorców zarejestrowanych w podatku VAT jako podatnicy VAT czynni. Dotyczy to również osób, które prowadzą działalność rolniczą bądź prowadzą gospodarstwa rolnicze, ale są również zarejestrowani w zakresie podatku VAT i na chwilę obecną składają tradycyjnie deklarację VAT-7. Czemu służyć ma ten pomysł? Niewątpliwie największą korzyścią, jaką w tej chwili mogą uzyskać, wprowadzając ten jednolity plik kontrolny w postaci testowej przez okres teraz październik, listopad, grudzień, pomimo tego, że ten obowiązek czeka ich dopiero od przyszłego roku, zyskują dzięki temu możliwość zwrotu VAT-u z terminu 60-dniowego do 25 dni, a w przypadku branży budowlanej ten termin skraca się do 15 dni, a więc jest to na pewno korzyść dla przedsiębiorców niewątpliwa. Jednocześnie daje im możliwość, że nauczą się tego obowiązku, zapoznają się z nim i oswoją, po to, żeby bezpiecznie i bez problemów wchodzić w ten obowiązek po 1 stycznia. Ten obowiązek będzie realizowany w terminach miesięcznych. Bez względu na to, czy podatnik jest rozliczającym się miesięcznie czy kwartalnie, przesyłanie pliku JPK będzie polegało na miesięcznym przesyłaniu do 25 dnia następnego miesiąca. Zdając się na obowiązek odprowadzania danin do Skarbu Państwa, warto skorzystać z nowych możliwości, gdyż oszczędzamy w ten sposób własny czas i pieniądze.